Ponad 700 komputerów trafiło do domów, szkół i ośrodków kultury w gminie Boguchwała koło Rzeszowa, a do tego darmowy internet. Taka pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym, a nawet seniorom udała się dzięki projektowi Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Gmina właśnie podsumowała tę rewolucję społeczną, która kosztowała 3,5 miliona złotych. Inne zdjęcie. Dorośli i dzieci, prywatne domy i publiczne placówki, wioski i miasto. Sprzęt komputerowy i internet za darmo w tej gminie dotarł wszędzie. Pierwszeństwo miały osoby niepełnosprawne i rodziny, których nie było stać na tego typu drogie zakupy. Najważniejszym kryterium w tym projekcie było wyrównywanie szans. Ten komputer mi pomaga się uczyć na instalingu. Ja się tam uczę słówek. Krzysztof jest uczniem podstawówki w Zgłobniu. Nowy komputer i drukarka mają na co dzień ułatwić naukę jemu i dwójce jego rodzeństwa, ale też pomóc rodzicom. Rodzina dostała też darmowy internet na 5 lat. Chętnie korzystają, no wiadomo, że różne tam zajęcia czy informatyczne, to im się to przydaje. Podobny sprzęt dostał też pan Jacek Żarów z Boguchwały. Jest osobą niepełnosprawną. Często pracuje jako fotograf i grafik. Komputer i drukarka pomagają mu w pracy zawodowej. Przede wszystkim przy obróbce zdjęć, dlatego że zajmuję się fotografiką, fotografuję dużo imprez. No i między innymi pozwala mi ten komputer na szybkie działanie. W całym projekcie wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu gmina Boguchwała rozdała w sumie 754 komputery. Do rodzin trafiło ich 300, a ponad 400 do szkół i placówek kultury, a wraz z nimi drukarki, skanery i inny sprzęt elektroniczny. Tu w szkole w Zgłobniu powstała dzięki temu pracownia komputerowa dla maluchów. Każde uruchomienie sprzętu, laptopów w czasie zajęć to jest niesamowita frajda, atrakcja dla dzieci, które mogą nie tylko poznać treści edukacyjne poprzez właśnie nowe technologie, dedykowane programy, oprogramowanie specjalistyczne, ale także rozwijać się. Wszędzie, gdzie trzeba było, gmina dobudowywała sieć informatyczną. Zafundowała też mieszkańcom szkolenia z obsługi komputerów. Wykluczeni cyfrowo to mieszkańcy, którzy powinni korzystać z internetu, z technik informacyjnych i z dobrej obsługi komputera, żeby znaleźć pracę, żeby załatwić różne sprawy urzędowe. Pieniądze na walkę z wykluczeniem cyfrowym samorząd Boguchwały znalazł w unijnym programie Innowacyjna Gospodarka. Dostał ponad 3,5 miliona złotych.